Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj nowy komunikator po prostu. Chciałbym, no CB Radio przez telefon, słuchajcie, dzisiaj będzie taki temat, bo zainstalujemy sobie na tablecie. Ja tutaj mam już zainstalowaną aplikację, słuchajcie, Zello. No i aby się teraz kontaktować ze mną na tym kanale, możecie sobie zainstalować aplikację Zello, wyszukać Piracz, kanał Piracz i po prostu sobie dodać ten kanał do siebie. Także odpaliliśmy dzisiaj już komunikator głosowy, czyli CB Radio przez telefon. Będziemy za chwileczkę instalować to samo na tablecie i spróbujemy nawiązać łączność. No w sumie już ja tutaj nawiązałem kilka łączności, żeby sobie sprawdzić to. Tutaj przycisk mi się wyłamał na tym tablecie. Żeby to sobie sprawdzić. No zobaczymy, bo to jest akurat aplikacja na Androida. Wchodzimy sobie w sklep Play. Zaraz zobaczymy, może tutaj będzie coś widać, może nie. A co ta kamerka jakaś taka jasna? Moment, a wszystko jasne. Filtry się porozjeżdżały po ostatnim zawieszeniu się komputera, słuchajcie. Był kłopot, no live mi stanął całkowicie wtedy. Pamiętacie ostatni live, co rozmawiałem tutaj z chłopakami, z Robertem i ale wylatuje, no nazwisko kojarzę ty z Wojtkiem. Dobra, słuchajcie, wyszukujemy w sklepie Play Zello z L-L-O PTT Walkie Talkie. Taki szybki komunikator, słuchajcie, możecie się komunikować ze mną nawet podczas właśnie filmów, podczas live'ów, tylko wyłącznie przez to będziemy się komunikować już. No i dobra, on tutaj sobie krzyczy, że tak, akceptujemy, że tam będzie zbierał informacje, tam takie pierdółki o standardowo. Jeśli ktoś ma lokalizację włączone w telefonie, no to wtedy może być, znaczy nie to, że ból, to nie jest żaden ból, tylko po prostu jeden chce się udostępnić, drugi się nie chce udostępnić. Przede wszystkim musimy też, no dobra, instaluje się nasz Zello. Czy to będzie telefon, czy to będzie smartfon, czy też może być nawet komputer, nie? Tak to wygląda po zainstalowaniu. Ja tu akurat jestem w tej chwili na swoim kanale, ale możemy sobie... To jest akurat taki telefon, jak widać już on tutaj pobita szybka. Opa, bo to jest taki typowo do... No, do takich celów, słuchajcie. Tutaj mamy jeszcze sobie kanały, które możemy sobie szukać i dodawać, nie? Na przykład uplinka możemy sobie dodać i możemy sobie wchodzić na przemienniki. Na przemienniki te, które są zlinkowane. Dobra, tylko teraz jeszcze tak, tutaj sobie się, o, się zainstalowało nasze Zello, ok. Otwórz, klikamy otwórz, a tym lepiej będzie widać. No i co? Trzeba się zarejestrować, nie? Tylko, że ja już mam nazwę użytkownika Piracz. No i hasło musimy sobie tutaj dodać. Moment, bo już zapomniałem. Dobra, konto Zello Works. Nie mam hasła. Sieć. Okej.
Nie zapomniałam hasła, poczekajcie, momencik. Musimy sobie wpisać tutaj, pokażę wam rejestrację, słuchajcie, ja tu się zarejestruję jeszcze raz, bo ja w tej chwili tu pokazuję, jak ja się loguję do swojego, a ja bym nie chciał tak, dobra, mamy nasze Zello, jest zainstalowane, jeszcze raz. Podpisz się. Dobra, nazwa użytkownika zrobimy tak. K i tutaj B Piracz. I teraz tak, dobra, hasło. Tutaj musimy sobie dwa razy hasło machnąć, jakie chcemy. Nie, raz, a... OK. Adres e-mail, numer telefonu wymagany, bo żeby rozmawiać ze mną, ja wymagam czyjegoś numeru telefonu. Czyli tutaj podamy sobie numer telefonu. Odbierać oczywiście możecie słuchać, nie? Co się dzieje na kanale. Na przykład weźmy sobie tutaj, ja sobie tutaj teraz ustawmy sobie ten kanał. O. No i jeśli ktoś będzie gadał, no to on mi się, zresztą on i tak z automatu łapnie, czy na moim, czy na twoim, czy na czyimś kanale. Jeśli ktoś będzie rozmawiał, jeśli jest włączony kanał oczywiście, a są dwa włączone. No dobra. 505 do mnie numer telefonu. OK, utwórz. Pierwszy raz w Zello komunikat. Możemy sobie teraz zrobić echo linka. O, twoja wizytówka. To zmienimy sobie wizytówkę. Wybierz z galerii. O, przyszedł potwierdzenie e-maila. No dobra, galeria, weźmy sobie wizytówkę albo aparat, może być aparat. No dobra, dobra, dobra. Zrób fotkę. No to zrobimy sobie fotkę z warsztatu. Można sobie z czegokolwiek zrobić fotkę. No i dobra, słuchajcie. No i mamy tutaj galerię. O, tutaj takie brzydkie wyszły zdjęcia, ale wyszły. No niech będzie. Do komunikatora może być. Dobra, wychodzimy z tej galerii. Zello. OK. Okej, niech będzie. No i dobra, jakieś tam pierwsze, lepsze zdjęcie. Okej, zatwierdzamy. Tak. No dobra. I teraz tak. Testujemy. Słuchajcie, tu jest taki przycisk PTT na środku. To tak może być w telefonie. Tak może być w tablecie. Naciskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Ustawienia mikrofonu sprawdzam. Bardzo cicho. Słuchajcie, to tutaj mamy na dole ustawienia. Zrobimy sobie na przykład plus 16 decybeli aż. Momencik, ja tu muszę troszeczkę rozjaśnić ten obraz. O, tutaj strasznie się rzuca w oczy. Dobra. I jeszcze raz testujemy echo linka. Kurczę, no świetlówkę widać, a nie to, co jest na tablecie. Raz. Tak, ona, musimy to nacisnąć. Raz. 1, 2, 1, 2. Tu na dole chodzi mikrofon. Ale coś tu cicho. Zaraz zobaczymy. Zróbmy.
Raz, jeden, o. dwa. Dobra. I teraz co jeszcze musicie zrobić, żeby się ze mną skontaktować? Musicie tak, wyjść sobie z tego echolinka. O jest. Moment, o. Kanały, kliknąć kanały. Na, tu jest dodaj kanał, na dole, niebieski. Znajdź kanał. Wpisujecie P-I-R-A-C-H. Piracz. I niech sobie szuka. No i znaleźliście. Piracz. Dodaj do kontaktów. I jesteśmy już w tej chwili, są trzy osoby na... Jak widzicie tutaj obok, są trzy osoby na... Czyli ten telefon, jeszcze ktoś jest na moim kanale w tej chwili. Ktoś mnie dodał. Teraz tak, weryfikacja numeru telefonu, widzicie? Ja zapisałem po prostu, żeby mieć kontakty. Musimy zweryfikować swój telefon, czyli ja z tego konta nie mogę się dodzwonić do mnie. A może ja odblokuję to? Nie, niech będzie. Lepiej wiedzieć, kto ze mną rozmawia, nie? Piracz wysłał ci wiadomość. No właśnie. To robimy w ten sposób, że weryfikujemy swój numer konta. Tego przyjdzie SMS, nie? 505. Dobra. Dalej. Ekran, numer telefonu. Spróbuj ponownie. Aha, tu jeszcze z przodu wybieramy sobie kraj, czyli Polska. Musimy znaleźć Polskę, bo plus 48 trzeba wpisać, nie? Bo te radio działa. Ok. Wiadomość wysłana. Teraz przyjdzie mi SMS. O, przyszedł SMS do weryfikacji konta. Facebook. Użyj kodu. I tutaj jest napisane do Zello. 367. 367. I jeszcze trzy cyfry. Kurczę, się zamknęło. Dobrze mówię? Dobra. Dalej. To jest jednorazowo. Kod zweryfikowany. I słuchajcie, nawet jeśli wyłączymy te wszystkie... O! I teraz patrzcie, dzwonimy na ten telefon. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Test, test. A w tym było słychać. Nie wiem, jak to podłączyć. Dzwonimy ode mnie, się odzywamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa. Dobra, działa. Ok. A teraz zadzwonimy na ten, do mnie, z tego. Raz, dwa, trzy. Musimy trzymać przycisk PTT, jak mówimy, nie? Z której strony on ma mikrofon, bo tu może być, że mikrofon słabo ściąga. O, 1, 2, 3. I w czasie rzeczywistym jest git. Raz, dwa, trzy. 1, 2, 3. I właśnie za pomocą tej aplikacji ją możemy zamknąć. O. Widzicie? No, ale to w ustawieniach trzeba, tak? Zmienić, mówisz, bo ja w tej chwili właśnie nagrywam tutaj filmik i patrzę. No, się rozłączyło.
Ale wiesz co ci powiem, no właśnie u mnie z tym przyciskiem to jest tak, że ja bym musiał to w ustawieniach poustawiać. Ja właśnie w tej chwili nagrywam jeszcze raz filmik. Czekaj, ja muszę tutaj go troszeczkę przyciszyć. Bo dosyć blisko leży ten tablet, nie? Patrzę, że ktoś, że już jesteś na moim kanale, tak? To Łukasz, tak? Z tego co widzę. Nie. No ja się odbywam. Powiedzmy, że można by powiedzieć tak, że najkrócej ujmując, jestem po prostu fanem, bo oglądam wszystkie pana filmy, nie? Aha, dzięki. Czyli widz. Wiele rzeczy się, że tak powiem, nauczyłem, to że nie wiem, jak mam się zwracać od... Janek, normalnie, Janek. No. A właśnie, to nie jest full duplex, słuchajcie. No, jest tak, właśnie, ja widzisz się, wszystko mi mili i myślałem, że to jest full duplex, ja w tej chwili jeszcze nagrywam tutaj właśnie filmik z tego, także będziesz na filmiku przy okazji. No i chcę dorobić, wiesz, ze słuchawki Bluetooth mikrofon, gruszkę do tego Zello. Ale to w przyszłych odcinkach sobie coś takiego zrobimy, albo może na drukarce 3D w ogóle wydrukuję. A się włożę elektronikę ze słuchawki Bluetooth, bo jak zobaczysz na filmie, ten telefon już ma połamaną szybę, a to jest właśnie specjalnie telefon zaadoptowany do tego Zello. Chciałbym, żeby to był jako CB radio, nie? Fajnie, że jesteś, tylko zrobiłem... A, musiałeś weryfikować swój numer telefonu, tak? Oczywiście, pewnie, prawdopodobnie tak, bo mam tak chyba ustawiony kanał, nie? Właśnie odpaliłem ten kanał, także będziesz się słyszał na YouTube. Zaraz będę wrzucał ten filmik, bo to praktycznie tak bez montażu leci. Dobra, dzięki. Także 7.3, tam do usłyszenia. Możesz sobie tam obejrzeć za chwilę, jak u mnie wypadałeś. No i fajna sprawa, bo praktycznie cały świat tam, gdzie mamy internet, nie? W kieszeni. A bez żadnych znaków możemy używać, bez żadnych pozwoleń, tylko tyle co weryfikacja telefonu, nie? Czyli po prostu wszystkich danych osobowych, no jednym słowem, bo już mamy rejestrowane karty SIM, nie? No ja też przychodzę na słuch, na słuch. Dobra, to na razie, to pozdrawiam też. Dzięki. No i tak. I zobaczcie, taka mała, zwykła aplikacja. Ja sobie tutaj też właśnie przezainstalowałem. Możecie sobie znaleźć ten kanał Piracz na... Właśnie już ktoś znalazł, jeszcze film nie został, że tak powiem... wiecie, opublikowany, bo zresztą, no właśnie, jeszcze się nagrywa ten film, a już ktoś znalazł mój kanał na... ale będzie zaadoptowany sprzęt. No i faktycznie, zrobimy do tego mikrofon Bluetooth z przyciskiem PTT, takim jak w standardowym CB radiu. Trzeba będzie tutaj wymienić, na pewno będzie trzeba wymienić to pobitą szybę z tego telefonu. Będzie telefon zaadoptowany do celów komunikatora, gdzie usunąłem, a on z automatu trwa logowanie i zaraz się zaloguje. Piracz 1 minuta i już jestem z powrotem dostępny. Taka mała, skromna aplikacja, a mamy praktycznie kanałów, ile chcemy, nie? No i zasięg tam, gdzie internet. Pozdrawiam. Łapeczki do góry stawiajcie. Jak zwykle zresztą. Dobra, dość już tego gadania. Trzeba brać się do roboty. O! Behringer.
i pamięć, i prom. Tu, w programatorze. Już. Siedzi. Jeszcze trzeba ją... trzeba z niej ściągnąć, a potem trzeba drugi układ znaleźć, wyczyścić układ, czyli będziemy traktować ją UV i to tak konkretnie, kwarcugą, ale to w następnych odcinkach. I zaprogramować, nie? Tego nie ruszamy układu, bo to jest klienta układ, tego nie ruszam. Pozdrawiam.